O 903 nowych zakażeniach koronawirusem poinformowało w piątkowe przedpołudnie Ministerstwo Zdrowia. To rekordowa liczba od początku epidemii. Aktualnie epidemiczny licznik zakażeń dobija do 62 300 przypadków. Niestety każdego dnia rosną również statystyki ofiar śmiertelnych. 1938 osób. Tyle, według najnowszego komunikatu Resortu Zdrowia, zmarło na skutek zakażenia lub powikłań wynikających z zakażenia koronawirusem. Wirusem. Rosną także, choć nieco mniej drastycznie statystyki w województwie Podlaskim. Aktualna liczba odnotowanych zakażeń na tym terenie to 1183 osoby. Ponad 900 już wyzdrowiało, ale 29. Zmarło. W Suwałkach oraz powiecie ziemskim Suwalskim do tej pory odnotowano 34 zakażenia. 24 osoby według informacji Suwalskiego-Sanepidu już wyzdrowiały, 10 to zakażenia aktywne. Ostatni przypadek to 44-letni mieszkaniec powiatu Suwalskiego, który źle się poczuł w drodze powrotnej z Francji. Aktualnie mamy na terenie działania naszej inspekcji sanitarnej 6 ognisk. W kwarantannie jest 159 osób. Zawieszona została działalność oddziału ginekologii Suwalskiego Szpitala, o czym informowaliśmy już w serwisie społecznościowym. Sanepid opracował już to ognisko i w efekcie wobec 12 osób z personelu oddziału zastosowano kwarantannę. Niestety do kwarantanny trafiło również 7 pacjentek. Pięć z nich wypisano do domów, dwie zostały przewiezione do innych placówek. Jak nas poinformowała Elżbieta Bednarko, powiatowy inspektor sanitarny, testy u tych osób zostaną wykonane za kilka dni. Termin nie jest efektem kolejki, a koniecznością przeczekania okresu ewentualnej inkubacji koronawirusa. Teraz wykonany test mógłby dać niewiarygodny wynik, bo od kontaktu minęło zbyt mało czasu, wyjaśniła szefowa Sanepidu.